Cześć, witam Was w 9. filmie grudniowym z serii świątecznej. Za chwilę z dziewczynami wybieramy się na górkę, bo wczoraj popadało trochę śniegu, więc może uda się pozjeżdżać na jabłuszkach, chociaż tego śniegu nie ma za wiele. No ale spróbujemy. Ale zanim wyjdziemy z domu, to najpierw otworzymy kalendarze adwentowe. Cześć dziewczyny! Cześć! Dziewczyny dokończają układanie puzli. Dzisiaj na tapecie jest Elza i Anna z Krainy Lodu. I za chwilę zabieramy się za otwieranie kalendarzy. Tak, otworzymy kalendarze. Ucie, pamiętasz, który numer dzisiaj? A kto pamięta? 9. Dobrze. Dzisiaj otwieramy okienko numer 9. Gotowe? Tak. Dziś kalendarz literacki otwiera Lucja. Jest dziewiątka? Tak. Jest dziewiątka. Wczoraj się dziewczynom trafiły książki z serii, tak, o lesie. Przedwczoraj wiosenny las, wczoraj letni las. A dzisiaj... Jesienny las! To jest mały zający. A może dzisiaj... jutro w dziesiątce będzie zimowy las? Kto wie, może. Ale tymczasem otwieramy kalendarz kreatywny. Numer 9. A w kalendarzu kreatywnym trafiają się karteczki z hasłami do rysowania. Ops, podam ci. Padło. Proszę. Ciekawe. Ciekawe, co dziś dziewczynki będą tworzyć rysunki pod tytułem Wyprawa po choinkę. Musimy zrobić rysunki, kto będzie iść po choinkę. O, ja zrobię bałwana po choinkę. Ale zanim będziemy rysować, to otworzymy kalendarz z zadaniami. Klarunia dzisiaj szuka okienka numer 9. O, jest 9. Jest tak niziutko, tak? Tak, niziutko. Jest dziewiątka? Dziewiątka. Tak. Dzisiaj nas czeka rodzinne oglądanie bajki świątecznej. Ale zanim przejdziemy do wykonywania zadań z naszych kalendarzy i kreatywnego, i z zadaniami, to najpierw idziemy pozjeżdżać na górkę. Zgadza się? Tak. To co, ubieramy się? Tak. Ubieramy się ciepło i wychodzimy z domu. Kłótnie o czapkę? A to mało czapek mamy? Gotowe? Tak. Musia, akrobatyka ci się przydała, szpagat zrobiłaś. Ale obrót! Kto tam się czai za tym koszem? Na kogo się czaisz? Ona za koszem się zabunkrowała, przygotowała sobie śnieżynki. Aha, nie próbuj. Dostałam. To jest jemioła. Pod jemiołą kto się pocałuje, ten zostaje mężem i żoną na zawsze. Wróciłyśmy do domu wybawione, wyślizgane, lekko zmarznięte. Także dziewczyny teraz odtajają podczas rysowania prac. Jaki tytuł dzisiejszych rysunków jest? Wyprawa po choinkę. Tak.
I dzisiejsze rysunki dziewczynki tworzą na licytację charytatywną, z której zysk zostanie przekazany na pomoc maleńkiej Zosi, która choruje na rdzeniowy zanik mięśni, czyli tak zwane SMA. O historii Zosi, o historii jej choroby i o tym, dlaczego nie została przyznana jej refundacja leczenia, możecie poczytać w linku, który zamieszczę Wam w opisie pod filmem, jak również w opisie pod filmem zamieszczę linki do licytacji dzisiejszych rysunków dziewczynek. I serdecznie Was zachęcamy do przyłączenia się do naszej akcji charytatywnej. Jak również zachęcamy Was do obejrzenia innych prac dziewczynek, bo pod poprzednimi naszymi filmami w opisach również są linki do innych rysunków, może inne spodobają Wam się bardziej. Co więcej, z tyłu każdego rysunku zamieszczamy życzenia świąteczne z podpisami całej trójki. Także jeśli chcielibyście dostać taki rysunek od nas i w ten sposób przyłączyć się do czynienia dobra, to będzie nam bardzo miło. Rysunki dziewczynek już gotowe i dziewczyny teraz uciekają gdzie? Na gimnastykę! Na 2 godziny wychodzą z domu z tatą, jadą na zajęcia dodatkowe. Tak, mieliśmy wejść tylko po szybkie zakupy, a tu 3 dodatkowe głowy, 3 dodatkowe pary rąk i kosz pełny. Są moje krzykacze, awanturnice łobuzy. Co macie? Na pięknie. Czyli zaopatrzenie na wieczór filmowy jest, tak? Dziewczynki już wykąpane, w piżamkach, zajadają kolację, a po kolacji wspólny wieczór. Jeszcze tutaj przytulę. Jeszcze kto?